Cześć, dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy tak nietypowo troszkę z trasy. Jesteśmy w drodze na trening z gołąbkami. Sezon lotowy zbliża się wielkimi krokami, więc te przygotowania są coraz intensywniejsze. Wczoraj byłem na pierwszym podlocie z 15 km, dzisiaj jedziemy drugi raz na około 30 km. Co tam się u mnie dzieje w hodowli? Wiele osób to ciekawi już, z racji, że no dość długo nic nie nagrywałem. W zasadzie w tym roku jest to pierwszy filmik. Tak jak mówiłem, nie prowadzę tego kanału komercyjnie, nie nagrywam filmów komercyjnie. Bardziej traktuję to jako takiego vloga, pamiętnik, żebym mógł sobie wrócić kiedyś, obejrzeć te filmy, które nagrywam. Znaczy, jak mam ochotę i co pokazać. A przede wszystkim, jeśli mam czas, to chętnie coś tam pokażę z mojej hodowli i nagram. Jeśli chodzi o gołębie, są już na pozycji hodowca. Dzisiaj mamy niedzielę, dzisiaj jest 14 kwietnia, 12 kwietnia, czyli przedwczoraj w piątek, zostały zabrane młode z gojemnika lotowego, oddzielone już na, do swoich przedziałów. No i zaczęło się pełne wdowieństwo. Tak naprawdę, także gołąbki dzisiaj przylatują do siebie i tak po około godzince są rozdzielane. Jest metoda obiegowa wprowadzona. Na spisie mam około 115 chyba, czy 112, pamiętam, gołębi oddałem. Niestety 9 sztuk na tą chwilę, tak, 9. Jak nigdy na początku sezonu zabrał jaszcząb. No ale to też było spowodowane tym, że jednak troszkę wcześniej zacząłem te gołębie wypuszczać już przy pierwszych oblotach, gdzie były jeszcze młode, a rodzice były razem ze sobą. No to wiadomo, pilnowałem, jak wypuszczałem. Stałem ze straszakiem, więc często gęsto obroniłem. Potrafiły być w ciągu godziny 4 ataki jastrzębia. Także no, strzelając tym pistoletem pokoju, gdzieś tam odstraszałem tego jastrzębia i się udawało. Natomiast w momencie, kiedy już przeszedłem na metodę obiegową, gdzie te gołąbki były przeganiane, no to wyglądało to w ten sposób, że wypuszczałem samicę na oblot z przedziału dla wdów. W tym czasie wiadomo, musiałem przegonić samczyki z gołębnika lotowego. Te młode już były na podłodze też dosyć duże, więc też to tam gdzieś się mieszało, więc chwilę to trwało. No a w tym czasie atakował jaszczem, no nie miał mi kto też przypilnować, nie? Bo też nieraz dwoje się wiadomo, że tego nie trzeba było przegonić, więc w tym czasie największe straty były gdzieś były uderzenia w stado, te gołębie się rozbijały i stąd te straty. No ale trudno, no spowodowane to było tym, że jednak mówię, tak jak mówię, wcześniej zacząłem wypuszczać te gołąbki, chciałem je wcześniej jakby wprowadzić tą formę. I tak to wyszło. W tej chwili mamy już gołębie na tyle są wytrenowane, że one już tam nie pozwolą się dogonić. Więc te obloty już jakoś tam wyglądają. Poza tym nie robimy metody obiegowej, już tylko samice wchodzą do siebie, tak, że one nie, w ogóle nie wchodzą do gołębnika lutowego. Nie widzą cel, tylko wchodzą
wypuszczane są z najemnika wdowi i wchodzą do swojego najemnika. A wdowce też są wypuszczane od siebie z przedziałów, z celami. No i tam, też wchodzą. W tamtym tygodniu robiłem jeszcze te obloty raz dziennie. Teraz już są obloty dwa razy dziennie. No i zaczynamy powolutku je ruszać. Jeśli chodzi o plany lotowe, wyglądają w ten sposób, że chcemy obstawić kategorię AB. Tak? Planuję lotowanie do końca czerwca prawdopodobnie. Czyli tak naprawdę obsłużę te 300, 500. Mamy tak plan ułożony, później go wrzucę też. Też wrzucę wam, żebyście zobaczyli, jak on wygląda. Czyli druga część jakby sezonu lotowego to już są loty 500, 700 i 900. Tam jest lot maratoński, więc tak naprawdę w tym roku jeszcze te loty maratońskie odpuszczę sobie. Zwłaszcza też z tego powodu, że od dłuższego czasu planowałem taką wycieczkę, więc w tym roku już żonie obiecałem, chcemy zrobić takie lazurowe wybrzeże samochodem, tak spontanicznie, co dzień w innym miejscu, zaczynając od Marsylii, poprzez Cannes, Saint-Tropez. Także tak na spontana. No i prawdopodobnie zrobimy tą wycieczkę sobie od początku lipca. Także postaramy się zamknąć te dwie kategorie A i B, a jak wrócimy z wycieczki, no to już zaczynamy przygotować młode. W tym roku trzeci raz chcę podejść jeszcze i przyłożyć się do zrobienia jakiegokolwiek wyniku w gołębiach młodych, no bo później już wiadomo, że docelowo będziemy się skupiać już tylko na całym programie i całym sezonie lotów gołębi dorosłych, a młode będziemy tylko tak treningowo, te loty będziemy traktować jako takie loty treningowe i już nie skupiać się typowo też na osiągnięciu wyniku. Młodych z pierwszego lęgu, łącznie z lodowymi po gołębiach z rozpłodu mamy odłożonych chyba 106 czy 108 sztuk. No dosyć dużo, miałem bardzo udane lęgi, z tego co tam słyszało się w Polsce, gdzieś tam jakieś padnięcia młodych. U mnie na szczęście tego nie było. Dlatego lęgi miałem udane, praktycznie na pojedyncze jakieś czyste były, żaden młody mi nie odpadł. Dlatego tak tyle tych młodych mamy. Mam też wystawione, dlatego też zdecydowałem się wystawić kilkanaście młodych z pierwszego lęgu po gołębiach lotowych na aukcję. Dzisiaj ta aukcja kończy się o 22:00. Na portalu Bigebook. Zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę i życzenie nabyć sobie takie młode do lotu z mojej hodowli. One tam są wystawione w przystępnej cenie. To zapraszam. To są młode wybrane po przeważnie porocznych, chociaż tam po starszych też jakieś były sztuki. Z reguły tam, gdzie były dwa spary, jednego zostawiłem sobie do lotu, a drugiego postanowiłem wystawić na aukcję. Później wstawkę zrobię też, jak wrócę z treningu, zrobię wstawkę, jak te mutki tam wyglądają. One są już oddzielone, dlatego tutaj ktoś jeszcze by był zainteresowany, no to musiałby się pospieszyć, bo one są już oddzielone i tak naprawdę na
z końcówką kwietnia zacznę je już wypuszczać. A mamy jeszcze 15 km do celu. Za chwilę będziemy zjeżdżać ze ski. No, jeśli chodzi o pogodę, pogoda nie jest zła na treningi. Jeśli chodzi oczywiście o gołębie dorosłe, gdybym tak miał zaczynać z gołębiami młodymi, jak wczoraj czy dzisiaj, pewnie bym się nie zdecydował na takie podloty, bo dosyć silny wiatr jest. Pogoda nie jest zła, jest słonecznie, chmurki, przejrzystość i widoczność jest dobra, ale jednak ten wiatr jest dosyć duży. Na starym to raczej nie powinno przeszkadzać. Dlatego też nie bawiłem się jakoś tam zaczynając od jakichś 5 km. Jak to z chłopakami mówimy, to są gołębie pocztowe. Zacząłem od 15 wczoraj i dzisiaj 30. Później jutro pewnie się już nie uda wywieźć, bo zapowiadają deszcze. Natomiast w tygodniu jeszcze to spróbujemy wywieźć. Oczywiście będziemy zwiększać dystans. Aż tam powiedzmy dojdziemy do 70-80 km. Później są przewidziane dwie kabiny treningowe, oddziałowe. No i co? I loty. Sezon lotowy w tym roku troszkę później zaczynamy. Pierwszy lot mamy 5 maja, także na spokojnie, nie ma co co się spieszyć. Myślę, że zdążymy z tą formą lotową na ten pierwszy lot już. Tak jak wspomniałem, gołąbki są we wdowieństwie. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będę je puszczał w pary na drugie jaja. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę sobie też na spokojnie przeliczyć, z jakiej pozycji puścimy gołąbki na pierwszy lot. Myślę, że teraz, jak już ruszy ten sezon lotowy, będę miał więcej coś tam do pokazania, więc na pewno częściej coś tam będę chciał nagrać. W gołębniku rozpłodowym są tam jakieś nowe nabytki, na razie o nich nic nie mówiłem, też mi zależy, żeby... Ja wiadomo mówię o czymś, jeżeli coś tam się sprawdza mi, coś, co już wypraktykowałem, natomiast jak coś jest testowane, to na razie chyba, wydaje mi się, nie ma sensu o tym rozpowiadać. Mam też w tym roku zamówione 2 gołębie młode na specjalne połączenie, specjalne życzenie, i takie to jest specjalne połączenie u Marcina Kobieli. Także no zobaczymy. Na razie mamy taki materiał, który mnie satysfakcjonuje. Naprawdę tego bardzo fajnie latają w połączeniu z moją starą linią. Te gołębie się sprawdzają i tak naprawdę nie mam co tutaj szukać nowego, więc będę bazował tylko na tym, co jest. No i zobaczymy, jak będzie dalej, tak? No, dojeżdżamy na miejsce. Wow. Więc będę kończył. Później jeszcze coś tam dogramy w późniejszym czasie. Już z gołębnika na miejscu. Pozdrawiam.
jesteśmy już w domu po treningu. Gołąbki oczywiście zdążyły przede mną. Na razie jest weselicho. Za chwilę będziemy rozdzielać. I po rozdzieleniu będziemy karmić. Na razie rozłączam się. I później wrócimy do kolejnego nagrywania. Wdowce mamy już rozdzielone, pokarmione. Także już sobie siedzą w swoich celach i wypoczywają. Samiczki w swoim przedziale, natomiast samczyki sobie leżą w celach. Nie będziemy im to tam niepotrzebnie przeszkadzać. Jeszcze do samiczek zajrzymy. Do dzisiejszego podlotu brakuje mi dwóch samczyków jeszcze rocznych. Mi nadzieję, że dolecą. Pokażę wam jeszcze młode oddzielone, nakarmione. To jest młodzież na razie. Tutaj nie ma jak się ruszyć, jest ich trochę. Poza tym poidła są wszędzie porozkładane po rogach, żeby te młodeczki mogły sobie znaleźć wodę. Tutaj na rusztach celowo położyłem takie płyty w pierwszej fazie, żeby te młode czuły się bardziej komfortowo. Jest tu też parę gołębi starych, kilka par z rozpłodu, po to, żeby one jeszcze dokarmiały niektóre z tych młodych. Młodeczki są naprawdę zdrowe, od wyklucia, nie widziały żadnego leku przy oddzielaniu, jedynie do dzioba dostały dwie krople na pasożyty wewnętrzne molika, jedną kroplę na kark, na pasożyty zewnętrzne i tak jak mówię, dwie krople do dzioba na kark, do dzioba na pasożyty. Na robaki. W tej chwili dostałem karmę wysokobiałkową z drobnymi grochami z firmy MDM. Żona w
zupełności tutaj się sprawdza u mnie. Za tydzień wszystkie młode zostaną zaszczepione w tym roku belgijską szczepionką na paramyksowirozę. Później zaszczepię szczepionką RP. No i później w dalszej kolejności ospa. I zobaczymy co dalej. Tak jak mówię, no tych młodych jest tutaj trochę. Gdyby ktoś był zainteresowany takimi młodymi do lotu, czy też do rozpłodu nawet, to są gołębie tutaj po gołębiach lotowych i po gołębiach rozpłodowych. Ja oferuję tutaj gołębie młode po lotnikach moich. Jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Można sobie do mnie przyjechać, wybrać. Nie ma problemu. Zaoferuję, myślę, w przystępnej cenie. Tych młodych trochę jest, także chętnie się podzielę z kolegami. Pozdrawiam, dobry lot.